muszę wam powiedzieć, że to w ogóle nie było planowane, ale dzisiaj, zanim się wybrałem właśnie samemu do tej wioski Mzinti, dostałem informację, że jest wesele. Siemano moi drodzy, Piotr Falo-Przywarski, witam was. Kolejnego dnia w Johannesburgu, oglądam się tak za siebie, bo jestem przy stacji autobusowej i tu lepiej, słuchajcie, być czujnym. Wsiadam zaraz autobus i wyjeżdżamy z Johannesburga. Jedziemy na wioskę, zapraszam. Jest to największa stacja w Johannesburgu, takich autobusów dużych, ale jeżeli mielibyście kiedyś pecha i takiego autobusu nie ma, musicie się przedostać na stację tak zwaną, słuchajcie, taxi, gdzie no, panuje gorszy chaos. Polecam obejrzeć moje stare filmy. Ja mam na tyle farta, że jest autobus normalnej, słuchajcie, że tak powiem, firmy, który was zawiezie. Nie musicie się kitrać po takich, wiecie, garażach tutaj, żeby szukać autobusu. No i czekamy i zaraz, słuchajcie, lecimy jakieś dzisiaj 6,5 godziny do celu. A po co tam jadę? Już wam mówię. To ciekawa historia, słuchajcie, mam znajomą z RPA mieszkającą w Warszawie, która ma wujka gdzieś tam, słuchajcie, na wiosce pod granicą z Mozambikiem. No i powiedziała, kurczę, jak będziesz, to wpadnij, coś tam tutaj pokażę, odpoczniesz sobie, zrobisz jakiś film. Tak więc, moi drodzy, nic tylko jechać. Zobaczę takie cuda na stacji autobusowej. Więc jak tutaj będziecie chcieli pójść na tą stację, to nazywa się Taxi Rank. To są goście, którzy wam tu z jakąś drobną opłatą pomogą tam się dostać, no bo samemu to lepiej nie iść. No i jedziemy. Tutaj właśnie w tej sekcji są normalne autobusy i tu jest bezpiecznie, bo można nawet telefon wyciągnąć, bo za tą linią są tylko osoby, które posiadają bilet. Tutaj w ogóle wam normalnie ważą bagaże, wszystko, ale mówię, jak tam pójdziecie sobie nieco dalej, za płot, tam już jest ta, słuchajcie, stacja Taxi Rank. No i tam już jest grubo. Pokażę wam kilka opinii z Google'a, jakie ludzie wypisują na temat tej stacji. Co im się na przykład przytrafiło w biały dzień, idąc na stację. Godzina 15 w sumie obsługi, pomału ruszamy w stronę granicy z Mozambikiem. Dowiedziałem się, że bardzo dużo nielegalnie osób tu podróżuje, więc kontrole są tutaj, zobaczcie, kosmiczne. Zatrzymują każde auto. My mamy pauzę na jedzonko, takie ciasto, nazywa się, słuchajcie, Beef Burger Pie. To jest jedyne miejsce, gdzie można spotykać sporo białych, jak się gdziekolwiek jeździ, bo przyjeżdżałem na stację często nowymi, dobrymi samochodami. Ogólnie stacje te są dość bogate, jestem w stanie powiedzieć, bardzo fajne, czyste, schludne. Just pass.
docieramy, moi drodzy, po 8 godzinach zamiast po 5. Jest godzina 16. Miałem być tutaj o godzinie 13. Jesteśmy w miejscowości Malelane. Jest to, można powiedzieć, północno-wschodnia część RPA. Pokażę wam oczywiście na mapie. Wyjdziemy tylko, ale to jeszcze nie koniec podróży, bo jeszcze mam do przejechania jakieś 40 km do jednej z wiosek. Tak więc, moi drodzy, teraz muszę się przetransportować z jednej stacji na drugą. Taka ciekawostka, sporo osób to już mówi po portugalsku, ponieważ jesteśmy pod granicą z Mozambikiem, a tam, słuchajcie, w tle Park Narodowy Kruger, największy w RPA. Bardzo spokojna mieścinka, w ogóle wszystkie mniejsze miejscowości poza Johannesburgiem, a takimi miastami jak Durban, Port Elizabeth są po prostu o wiele bardziej bezpieczniejsze. Wydaje się, że jest bardzo spokojnie. Jeszcze, moi drodzy, niecała godzinka, powinniśmy być raczej na miejscu. Długa trasa. Miałem nadzieję, że o drugiej już będę, słuchajcie, sobie wypoczywał i nagrywał materiał dla was. A się okazało, że no, pewnie dojadę na zachód słońca. Wszystko bardzo łatwo, słuchajcie, opisane. Te mamy napisane Mzinti. Jedziemy do tej wioseczki. Są autobusiki i musimy poczekać, aż się zapełni. Siedzimy już zapakowani, full, wszystko, słuchajcie, jedno na drugim, na kolanach, ale będziemy jechać, to jest najważniejsze, musimy się zapakować. Się śmieją ze mnie wszyscy. Dodatkowo, moi drodzy, oprócz tego, że jesteśmy przy granicy z Mozambikiem, to jeszcze jesteśmy przy granicy z Swazilandem. I tutaj się mówi, słuchajcie, w języku Swati. To jest ogólnie 11 języków urzędowych w RPA, jakby ktoś nie wiedział, w zależności w jakim regionie. My tu właśnie jesteśmy obok Swazilandu, więc się mówi w Swati. Bus prawie, słuchajcie, pełny, jest dużo śmiechu, dużo żartów i jedziemy do celu. To w ogóle mega kwitnie biznes, tu jest, słuchajcie, spar. Te chłopaki chodzą sobie, kupują rzeczy, później podchodzą pod autobus i po prostu sprzedają za parę groszy więcej. Tak się, słuchajcie, robi pieniądze. Zobaczcie, jaki to patent mają, jak zapisują, które autobusy odjeżdżają. Jestem, słuchajcie, na totalnym wygwizdowie, bym powiedział. Idę to wszystko poogarniać, bo podobno na mnie ktoś tu ma czekać. Moi drodzy, dzisiaj na bogata, patrzcie na to. Patrzcie, tak dzisiaj będę sobie spał przez kolejne noce, żeby odpocząć w końcu od wielkomiejskiego szumu. No, słuchajcie, samka będzie jedzone. Moi drodzy, jestem już na chacie. Niestety w tym kraju, w RPA, jest ogromny problem z prądem. W każdej chyba niemalże miejscowości i ja, będąc tutaj po raz trzeci, chyba nie byłem w takiej miejscowości, gdzie bym nie miał, słuchajcie, braku prądu. Load shedding to jest klasyka gatunków RPA. W ogóle bukują czasami coś, na przykład na Airbnb albo na Bookingu. Są opcje, które nazywają się, na przykład, wiecie, tam, nie wiem, nazwa hotelu load shedding free, czyli mają, słuchajcie, swoje jakieś agregaty i nie wywala wam prądu. Powiem wam tak, dla osoby, która pracuje online w jakimś, nie wiem, biurze, no może w biurach mają jakieś zapasowe, ale gdzieś w chacie mają, słuchajcie, jakiś taki, wiecie, home office i wam wywala co chwilę prąd, uwierzcie mi, że nie jest fajnie. A są tak zwane, słuchajcie, levele, w zależności jak często ma być ten load shedding i na ile czasu. I czasami jest tak, słuchajcie, że na przykład nie ma po 4, 6, 8 godzin dziennie w jakimś mieście prądu, więc to nie jest fajna sprawa.
No i składa się zaraz spać i widzimy się rano, pokażę wam wioskę afrykańską. Siemano moi drodzy, wstałem, ja mam tak. W końcu prywatny pokój, cisza, spokój, brak internetu, człowiek się nie zwiesza na telefonie przed pójściem spać, można się normalnie, słuchajcie, wyspać. Jestem rzeźki, zaraz będę robił trening, chciałbym wam pokazać jeszcze. Dzisiaj wygląda prawdziwa afrykańska, słuchajcie, wieś, bo zawsze się mówi, że te RPA jest takie niebezpieczne, bo faktycznie jest w dużych miastach, typu na przykład Port Elizabeth, Durban, Johannesburg, Kapsztad, może być niebezpiecznie, ale jadąc, słuchajcie, na te małe miejscowości jest zawsze z reguły bardzo spokojnie. Tak samo jest na przykład, co chodzi z Ameryką Południową, czy to Kolumbia, czy Brazylia. W tych dużych miastach często jest młyn, ale na wioskach są ci prawdziwi, słuchajcie, ludzie. Naprawdę bardzo sympatycznie. Postaram się wam dzisiaj nieco pokazać. Pokażę wam też, jak to tutaj wszystko wygląda. Czy macie takie domki prywatne, każdy oddalony od siebie dość daleko, więc jest cisza i spokój. Tych domków jest też tutaj sporo i ogólnie ludzie w RPA lubią taki styl podróżowania, że jeżdżą sobie właśnie po takich miejscówkach, spędzają czas. Tam jest, słuchajcie, jeszcze bar, basen. Już wam pokazuję. W ogóle spójrzcie też, jaka gościna. Ta moja znajoma, co jest stąd, mieszka w Warszawie i ona sama wyszła z taką inicjatywą. Mówię, kurczę, Piotrek, może byś pojechał sobie do mojego wujka. I to już jest któryś raz w tym kraju, gdzie ktoś mnie gdzieś zaprasza. Mówi, chodź, pojedziesz, zobaczysz. Jak byliśmy z bazą, również zabrano nas na safari. Więc my z takich gości lubimy sobie skorzystać, no bo to jest fajna sprawa, jak ktoś lokalny was zaprasza. Słuchajcie, pomimo że jej tutaj nie ma, to i tak zostałem zaproszony. Tak to wygląda. Słuchajcie, jakieś papugi. Kozacko. No powiem wam, kozacko, wychodzi słońce, sporo natury i zaraz będziemy jechać najprawdopodobniej na wioskę. Głodnieć mi to nie nadą. Wszedłem na siadanko, już tu serwują mi owocki. I zjem, będziemy jechać na wioskę. I moi drodzy, mamy śniadanko z widokiem dzisiaj. I taki, coś pięknego. Moi drodzy, zostałem zaproszony na wesele. Ubrałem moje najlepsze ciuchy, niestety nie mam żadnej koszuli. Mam jedyną polówkę, słuchajcie, firmy Polo, czapkę firmy Polo.
spodzień taki i idziemy, słuchajcie, na wesele, na pobliską wioskę. Moi drodzy, wybieramy się na wesele do miejscowości Mzinti. Moi drodzy, to jest tak zwany Swati dress. To jest koleżka i lecimy na wesele. Jak wyglądamy? Dajcie znać w komentarzu. Zatem wybieramy się do miejscowości, do wsi w sumie Mzinti, oddalone to jakieś kilka kilometrów. Spodziewamy się około 150 gości. Wesele trwa 2 dni. I lecimy. Mówię, jesteśmy w regionie Swati i zapraszam. No i jedziemy właśnie przez miejscowość Mzinti. Tutaj oni mają swoją policję, swojego, można powiedzieć, takiego przywódcę, wodza danej wsi i tutaj on o wszystkim decyduje, dlatego tutaj jest bardzo spokojnie, ponieważ jeżeli cokolwiek ktoś zrobi, co nie jest zgodne z prawem, automatycznie ląduje w więzieniu, więc tutaj na tych wsiach jest zdecydowanie bezpieczniej jak w dużych miastach, ponieważ tutaj mówię, oni mają swoją policję i oni dbają o to, żeby był spokój we wsi. Tutaj macie tak zwany, słuchajcie, game reserve, czyli sobie jedziecie jeepem i oglądacie zwierzęta. No i właśnie przejeżdżamy koło domu wodza. Jesteśmy w domu wodza, robimy sobie zdjęcia. Tam po prawej stronie jest dom, gdzie takie pomieszczenie, gdzie się dyskutuje właśnie z wodzem na temat problemów, które są we wsi, a my zmierzamy pomału na wesele. Zrobiliśmy zdjęcia pod domem wodza i jesteśmy gotowi na imprezę. Tak więc dzisiaj jest dzień pierwszy z dwóch. I muszę wam powiedzieć, że to w ogóle nie było planowane, ale dzisiaj, zanim się wybrałem właśnie samemu do tej wioski Mzinti, dostałem informację, że jest wesele kogoś z rodziny mojej znajomej i czy chciałbym uczestniczyć. Powiedziałem, że chętnie, zawsze lubię brać udział w takich, wiecie, imprezach, więc lecimy. Zobaczę, jak to się jeździ. Tylu, ilu się zmieści nam na górę, tyle będzie jechać. No i dojeżdżamy na miejsce, zobaczcie, wszyscy poubierani. Wow, fajnie. Jeśli chodzi o wioskę, jest tu bardzo spokojnie. No i bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie vlogi z Zambii, gdzie pojechaliśmy z bazą do takiej wioski i tam ludzie ubrani w lokalne stroje tańczyli dla jakiegoś Chińczyka. Czułem się lekko zażenowany, bo to wszystko było takie pod publikę. Tutaj wszystko jest, słuchajcie, naturalne. To wesele nie jest, bo ja przyjechałem, tylko akurat miałem takie oferta, że jestem w sobotę tutaj i akurat się odbywa wesele i czy tam rodziny mojej koleżanki. No i zbierają się pomału ludzie. Wszyscy są w tradycyjnych strojach. To już jest szykowane jedzenie. Każdy jest tutaj mile widziany. Nie ukrywam, że troszkę jestem tutaj atrakcją, bo nikt się nie spodziewał, że przyjdę. W ogóle zwróćcie uwagę, ten cały strój, on musi być odpowiednio ubrany. Najpierw się ubiera tą taką szatę koło ciała, następnie tutaj. Dlatego też są klapki takie specjalne, ja ich nie posiadam. I na głowę tutaj jest takie jeszcze nałożone, słuchajcie. To jest kolejny element, koszulka, więc wszystko jest na miejscu, no i jeszcze to tutaj powinno być na ramieniu. Zobaczcie, to jest jeszcze naturalne piwko tutaj we wsi robione i tu się we Weberto podaje się jeden do drugiego. Gotujemy, słuchajcie, wołowinę. Wszyscy sobie to już popijają.
fajnie musi. Mamy jedzenie, słuchajcie, pap, ryż, mięso, sałatka. Dostałem tradycyjne jedzenie, zaraz będziemy je sprawdzać. A tam dalej są tańce. I jak się tylko skończy, to wam opowiem nieco więcej na temat tradycji tutaj weselnych. Podczas tańca wchodzili ludzie i wkładali pieniądze tutaj za tą opaskę. W zależności kto tańczył, osoba, która robiła performance, otrzymywała pieniądze właśnie w okolicy. Tutaj właśnie dziewczyna akurat ściąga okolicy włosów, okolicy opaski. Zbiegło się mnóstwo ludzi, tak jak mówiłem, każdy może być gościem, każdy może być zaproszony, więc przychodzą ludzie ze wsi i celebrują. Zatem jesteśmy w domu rodzinnym tutaj pani młodej. Osoby w tych zielonych strojach to jest część rodziny pana młodego i te kobiety tańczyły właśnie w dniu dzisiejszym, czyli pierwszego dnia w sobotę. Jutro ta druga część celebracji będzie odbywała się w domu rodzinnym pana młodego i kobiety, które będą tańczyły tam, będą ubrane na czerwono, ponieważ jest to zupełnie inny klan, więc są osoby, słuchajcie, poubierane na zielono. To jest od pana młodego i od pani młodej na czerwono. Niestety jutro nie będę miał możliwości pokazać wam tego, ale jestem mega zadowolony, że udało się dzisiaj cokolwiek
pokazać. Oczywiście tutaj jest Ponsak i rodzina pana młodego. Pan młody negocjuje, ile można za kobietę dać. Zawsze się daje dwie krowy, to jest taka podstawa, ale oczywiście później się negocjuje, daje się również złoto i to jest w zależności, jak bardzo tradycyjna jest rodzina. Kiedyś rozmawiałem z moją znajomą z Kapstadu, ona jest z Kosa, więc to jest zupełnie inny klan, ale z bardzo takiej już nowoczesnej rodziny, więc mówi, że raczej się nie daje krów, ponieważ ta rodzina jest bardzo nowoczesna, ale to jak widzicie jest wszystko bardzo tradycyjne, tradycyjne mieszkania, bardzo malutka wioska właśnie na pograniczu Mozambiku oraz Swazilandu. Tutaj też niektóre osoby miały flagi właśnie Swazi, ponieważ są oni bardzo mocno z tym związani. Wioska jest bardzo spokojna, cichutka, bezpieczna. No ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że mogłem tutaj przyjechać i zobaczyć, jak wygląda tradycyjne wesele. Rok temu też gdzieś tam wydawało mi się, że będzie taka okazja. Niestety byłem w złych datach. Teraz trafiło się, słuchajcie, perfekcyjnie. Jestem w naprawdę fajnym miejscu. Dbają o mnie naprawdę dobrzy ludzie i pokazują mi tutaj bardzo dużo swojej kultury. Jestem, słuchajcie, jedynym gościem z zewnątrz, obcokrajowcem, więc no, ciekawe uczucie. Miałem wam pokazać dzisiaj tylko wioskę, jak wygląda, a udało się nawet zahaczyć o wesele. A tak właśnie wyglądają typowe domy tutaj w wiosce Mzinti. Bardzo fajna celebracja, ludzie też sobie tutaj widzę, że popijają piweczko lokalne, piweczko normalne. Jeszcze na koniec sesja zdjęciowa, to jest wszystkie. Wszystkimi sobie trzeba zrobić foteczkę. Elegancko. Ej, Sugi! Nice one! Ja? Hi, man, precious! Okay. Moi drodzy, opuszczamy pomału wesele, tam jeszcze dzieciaczki sobie prezentują pokazy tańca, a my pomału się zawijamy. Ludzie również pomału się rozchodzą, ogólnie byłem przedstawiony w sumie niemal ze wszystkim. Tutaj wujek, tutaj ciocia, tutaj kuzyn, to kuzynka. Z każdym trzeba było zamienić kilka słów, porobić sobie zdjęcia. Bardzo ciekawe, podobało mi się, muszę przyznać, pierwszy raz na weselu w Afryce. W zeszłym roku udało mi się być na weselu w Indiach, ale było to jedno z nudniejszych, na jakim byłem, muszę przyznać. Żadnej muzyki, żadnych tańców, a tutaj cały czas coś się działo. Zobaczcie, jakie piękne dodatkowo widoczki. Tutaj w tle są góry, tam dalej jest park, a ten narodowy Kruger. Żeby nie było, to nie jest alkohol, słuchajcie, bo ktoś pewnie zaraz powiedział, po lotrze piju. Nie? I naprawdę bardzo fajny dzionek i fajnie, że mogłem tu przyjechać i wyjść poza taki stereotyp zwiedzania, jeżeli chodzi o RPA. Wydaje mi się, że ludzie tutaj średnio zajeżdżają, bo to nie jest w żaden sposób turystyczne, ale właśnie fajnie zobaczyć taki prawdziwy klimat, jak lokalni sobie po prostu żyją. Moi drodzy, no i wróciłem na stare śmieć do Elangheni Lodge. Zrobiło się nieco wiecznie, robi się już ciemno. Mam nadzieję, że materiał z wesela wam się podobał. Jestem mega wdzięczny tutaj wszystkim, że mnie zabrali na,
na to wesele, że mogli mi też dać fajne miejsce do spania, gdzie sobie, słuchajcie, mogłem wypocząć, ogarnąć się, ale to nie koniec. W kolejnych odcinkach zobaczycie jeszcze inne atrakcje tutaj w okolicy, tak więc zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się podobało, łapkę do góry, komentarz i widzimy się w kolejnych odcinkach z Afryki. Zapraszam.